Cześć, witajcie, ja jestem... Mylisz Tak, a to mnie, jest... droga, mam go w garści. Wiedźmin. Zresztą nie tylko jego. Wszyscy tutaj jedzą mi z ręki. Szkoda, że Foltest wyjechał do Verden na ten królewski zjazd. Rozumiem, że z Loivardenem również ustalone. Tak, przekazałam mu propozycję i zgodził się. Twierdzi, że jego zwierzchnicy chcieli wystąpić z podobną inicjatywą, lecz ubiegłyśmy ich. Ach, mężczyźni, niepoprawni gawędziarze, zawsze twierdzą, że chcieli wystąpić z inicjatywą. A propos, jak tam twój Wiedźmin? Sądzę, że go przekonam. Nie przelicz się. Geralt jest bardzo przenikliwy i wyjątkowy. Wiem. Muszę kończyć. Skontaktuję się, jak będzie po wszystkim. Nie pozwól, żeby domyślił się, co ukrywasz. Tis? Chcesz wstać? Sprawdźmy, czy już jesteś w odpowiedniej formie. Zgoda. To nie będzie bolało. No cóż, test wypadł pomyślnie. Jesteś w pełni sił. Niezwykły wiedźmiński metabolizm. No. Skąd się tu wziąłem? Czysty przypadek. Badałam anomalie magiczne. Trafiłam na fałszywy trop wywołany przez tego szarlatana Kalksteina. Czyli znalazłeś mnie na bagnach? Co się tam działo? Nie wiem. Alchemik jeszcze tam siedzi i bada lity kamień. Większe anomalie mamy tutaj, w Wyzimie. Anomalie magiczne w Wyzimie? Miło byłoby, gdybyś pomógł mi ogarnąć ten temat. Na razie wróćmy do twojego stanu zdrowia. Sądziłem, że test wypadł pomyślnie. Źle mnie zrozumiałeś. Pod względem fizycznym nie mam ci nic do zarzucenia. Gorzej z psychiką. Wyjaśnij. Dużo majaczyłeś. Poza tym musiałam poczytać twoje myśli, żeby się dowiedzieć, skąd wzięły się rany i jakie trucizny sobie zaaplikowałeś. I przeczytałaś trochę więcej. Nie było innej możliwości. Myślałeś bardzo intensywnie. W każdym razie wiem o twoich ostatnich przygodach. Mogłabyś pomóc mi... odzyskać utraconą pamięć? Raczej nie. I wątpię, żeby ktokolwiek potrafił tego dokonać. Jest jednak nikła szansa. Gorzej raczej nie będzie. Słucham. Po tym, co zobaczyłam w twojej głowie, uważam, że powinieneś stworzyć stabilny wzorzec osobowości. A jak to się ma do parametru mojej złożoności poznawczej? Geralt, proszę. Staram ci się wytłumaczyć coś ważnego. Bez tego naukowego bełkotu, jeśli możesz. Uważam, że powinieneś zająć konkretne stanowisko wobec problemów tego świata. Obojętnie jakie, ale konkretne. Jeśli zbudujesz silną tożsamość, być może odzyskasz pamięć, a na pewno nic nie stracisz. Nie mogłabyś mi po prostu wszystkiego opowiedzieć? Nie. Nie chcę, żebyś stał się moim wyobrażeniem Geralta. Chcę, żebyś sam zdecydował, kim jesteś, nie oglądając się za siebie. To znaczy, że nie powinienem interesować się przeszłością? Dokładnie. Wspomnienia wrócą same, we właściwym czasie. Zobaczymy. Geralt? Geralt? Z kim rozmawiałaś przez teleport? Słyszałeś nas? A, takie tam sprawy czarodziejek. Nic istotnego. Brzmiało poważnie. Nie przejmuj się tym, Geralt. W zamian za informację o Salamandrze musiałam obiecać paru osobom różne rzeczy. Tym niemniej... Zaufaj mi, to nic ważnego. Skąd się tu wzięłaś? To długa historia. Kiedy wy uganialiście się bez ładu i składu po świecie... Co okazało się jednak efektywne? Nie wiem, jakim cudem. W każdym razie ja uruchomiłam swoje koneksje i postanowiłam poszukać Salamandry niekonwencjonalnymi metodami. Z jakim skutkiem? Bardzo dobrym. Wiemy o niej już bardzo wiele. I ty dowiesz się wszystkiego w swoim czasie. Czemu nie teraz? Wszystko ma swoją cenę, Wiedźminie. Żeby zdobyć informacje, musiałam zobowiązać się do kilku rzeczy. Musisz być cierpliwy. Wspomniałaś o anomaliach magicznych. Tak. Mogą być spowodowane przez różne wydarzenia, ale co najważniejsze, same mogą powodować naprawdę złe rzeczy. Ostatnio, kiedy wyczuwałam coś takiego, okazało się, że ty i pewna czarodziejka próbowaliście ujarzmić Gina. Co skończyło się zniszczeniem połowy miasta. Pewnie tego nie pamiętasz, ale to było bardzo niebezpieczne. Zgadza się. Nie pamiętam. Dlatego będę potrzebować twojej pomocy. Dam ci takie małe urządzenia. To są czujki magiczne. Rozmieścisz je w różnych miejscach w Wyzimie. Pomogą mi zlokalizować źródło anomalii.
Tak. Daj mi te czujki, zajmę się tym. Zawsze skory do pomocy. Od tego są bliscy. Widziałam w dzielnicy handlowej taką paszczę na murze. Idealnie pasuje do umieszczenia czujki. Jedną umieścisz w dzielnicy handlowej przy ratuszu, drugą w dzielnicy klasztornej przy wejściu do kanałów, a trzecią na cmentarzu w Wyzimie. Da nam to typowy trójkąt Radcliffe'a. Jak wiesz, triangulacja magiczna jest najbardziej efektywna do takich działań. Nie, nie wiem tego. Nie wiem. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Zapomniałabym o najważniejszym. Tak? Ktoś chciałby się z tobą widzieć. To kupiec Loivarden, ważna persona. Urządza bankiety w Nowym Narakorcie. Nie przepadam za bankietami. Będzie tam wiele ważnych osobistości. Sam nie wiem. W tym królewna Adda, odczarowana przez ciebie strzyga. Podobno ma lekką obsesję na twoim punkcie. Zastanowię się. No i ja muszę się tam wybrać. Przekonałaś mnie. Może zdobędę jakieś informacje. Przyjęcie zaczyna się o 18:00. Masz tu glejt zezwalający na przebywanie w Wyzimie Handlowej. Jak to kurwa glejt? Glejt? Cóż, w Wyzimie oprócz kwarantanny wprowadzono również stan wyjątkowy. Coś mnie musiało ominąć. Obejmuje tylko dzielnicę handlową, do której nie miałeś wstępu. Co wspólnego ma stan wyjątkowy z glejtami? Teoretycznie po dzielnicy mogą poruszać się tylko mieszkańcy. Ja na szczęście mam tu dom, więc nie miałam problemu z uzyskaniem glejtu. A mój glejt? Cóż, musiałam zameldować cię u siebie. Fikcyjnie, oczywiście. Fikcyjnie. Ja już ci uwierzę. Pamiętasz, jak rozmawialiśmy o mojej tożsamości? Owszem. Jakieś postępy? Nie wiem, wciąż to analizuję. Geralt? O co chodzi z tymi glejtami? Cóż, w Wyzimie oprócz kwarantanny wprowadzono również stan wyjątkowy. Coś mnie musiał... Obejmuje... Co wspólne... Teoretycznie... A mój glejt... No Jezu. To samo znowu. Fuck. Dobra. Super. No to wychodzimy z domku. Jakieś kurde 7 minut słuchania, jak oni gadają. Fajna sprawa. Bardzo mi się... Bardzo lubię to. To najbardziej chyba lubię w RPG-ach. Poznać fabułę i spełniać ją. Ejże, zatrzymajcie się natychmiast. Tak? Glejt okażcie. Nie przesadzacie z tymi glejtami? Do króla petycję napiszcie, jak się wam nie podoba. Nie, ale edykty nowe są pieczęcią królewską zdobione. Możecie iść, panie Wiedźmin. Bywajcie. Super. No to po chuj pytasz o glejt, skoro nie chciałeś go zobaczyć nawet. Ale beka. Gdzie musimy iść? Ja bym poszedł na ten bankiet. Bankiet brzmi dobrze, bo ja chcę poznać tą... jak ona miała? Abba? Adda? Czy tam... Jak ona tam miała? Nie wiem, nie pamiętam. Tą księżniczkę, którą uratowałem. Ja wyczuwam, że tu będzie można zdobyć kolejną kartę. Ja chcę tą kartę. Może bym się przespał jeszcze. Zobaczymy, jak wygląda miasto wieczorem. Chyba mam jakieś punkty rozdania, wypadałoby jakbym je rozdał, więc... Daj mi się przespać, Marigold. Geralt? Mam jakieś punkty? No, mam. Super. No, jakoś do wieczora będziemy spać, nie ma sprawy. Spać, medytować w sumie. Okej, jeden zostawię sobie w razie czego, jakbym potrzebował do czegoś. Najważniejsze. Dobra, mam nadzieję, że... Ale chyba zjebałem. Gdzie ona jest? Nie ma jej chyba tutaj. Lol, nie widzę. Dobra, nieważne. Chyba zjebałem, bo chyba na ten bankiet pewnie jest jakoś w dzień. A ja akurat do wieczór poszedłem.
fuck. No dobra, jak coś to się wrócimy, jakoś tam się prześpimy gdzieś czy coś. No ale okej, okay, niech będzie już. W sumie trzeba przyznać, że ta gra cały czas bardzo ładnie wygląda. Jest to 2007 roku, więc też nie jest najnowsza. Ja rozumiem, że wgrałem moda, więc może on poprawiać trochę grafikę, ale to jakoś tak nie wątpię, jakoś tak... Nie wątpię, żeby mógł poprawiać, ale wątpię, żeby to poprawiało na tyle dużo, żeby to było tak, tak naprawdę odczuwalne. A tak to się wygląda bardzo ładnie. Co to, tu miałem przyjść? Wątpię. Oczywiście, że kurwa nie tutaj. Tak mam tam iść. Mamo, ratuj, jak mam tam iść. Tutaj? Nie? Tutaj może. Też nie. Kurde. Napiłem się. Shit. Mam tam wejść. Dobra, muszę wyjść jakąś główną drogą jeszcze. Musiałem skręcić, a ja głupi nie skręciłem. Kurde, no. I tu w lewo, i to będzie tutaj. Tak to czuję, czuję to. Tak jest, dobrze. Okej. Tutaj jakoś kupiec. Kelnerka. Alkohol potrzebuje. Kotku. Mama, masz tu jakiś alkohol dobry? Średniej mocy. 10 za sztukę. Chyba, to jest wartościowe. Ja bym nie chciał tego wyrzucać. Da się to sprzedać? Okej, okay, teraz kupiłbym sobie jakiś alkohol. Nie wiem, czy mocny, czy średni. Alkohol się przyda, on się zawsze przydaje. Dobra, gdzie muszę teraz iść? Karczmę masz? Nie. Tutaj nikt. O, ochroniarz. Hej. Co tylko grzecznie. Na górę mam iść, tak? Nie wiem. O! Ktoś tu jest. Jakiś bankiet? No, jakieś cięcy. Słowa szukam. O właśnie, pasowałoby, jakby to był bankiet. Tak, na pewno. Żona kupca. Piękny był ten. Ej, to jest Marigold? O shit, to jest też to Marigold jest. Prawdziwą kobietę. Czarownice, jak wszyscy wiedzą, są bezpłatne. O, czyli... Trish jest bezpłodna, o kurwa, no to szybko mi mówisz. Ale Wiedźmin też jest bezpłodny, więc w sumie pasują do siebie. O, jest i Trish. Ale serio, to jest tekstura. Tak samo wyglądała Abigail, kiedy mieliśmy zabić bestię. Idealnie tak samo była ubrana. Takie jaja. No to jesteśmy. Nie rób takiej miny, będzie dobrze. Coś mnie kłuje w boku. Może pójdziemy do ciebie. I sprawdzimy, czy nie mam jakichś wewnętrznych obrażeń. O. Zajmijmy się tym po przyjęciu. Głowa do góry, Geralt. To nie takie straszne. Przywitajmy się ze wszystkimi. Mhm. O, pogadajmy z nim. Wiedźmin Geralt z Rivii i, jak zawsze, czarująca Triss Merigold. Witajcie. Witaj. Dziękuję, że zechcieliście przyjść. Już prawie wszyscy goście są obecni. Jeśli dobrze się przyjrzysz, Wiedźminie, zobaczysz na tej sali przekrój całego królestwa. Są tu wszystkie znamienite osoby. To my dziękujemy za zaproszenie. Jestem przekonana, że jeszcze wrócimy do tego tematu. Z całą pewnością. A teraz wybaczcie, muszę się oddalić. Obowiązki gospodarza. Na pewno jeszcze porozmawiamy. O,
O, jest Adda, czy Adda to jest, no. Pani, pozwól, że przedstawię czarodziejkę Triss Merigold i... Devet, wiem, kto przede mną stoi. Znamy się. Nieprawdaż, wiedźminie? Można tak rzec, królewno. Faktycznie jestem królewną, chociaż czasami zupełnie tego nie czuję. Mam tyle obowiązków. Nawet sobie nie wyobrażasz, wiedźminie. Czemu tak na mnie patrzysz? Nie podoba ci się moja suknia? Wybacz pani, ale każda suknia, nawet największej urody, wypada nijako przy twoim obliczu. Bacz na słowa, mutancie. Cicho, Devet. To było bardzo przyjemne. Ja decyduję, czy i kiedy ktoś mnie obraża. Ależ wasza wysokość to odmieniec. Milcz, Devet. To było bardzo miłe. Na razie możecie odejść. Wyczuwam, że za nią będzie karta. Musi być, po prostu musi być. Znowu Abigail. Towarzyszka, lol. O, ty. Geralt, przedstawiam ci... Palec, look at this. Witaj, wiedźminie, kopę lat. Velerat jest prawą ręką króla Foltesta. Triss jest bardzo uprzejma, ale przebywamy w gronie przyjaciół, więc nie ma potrzeby oficjalnie się przedstawiać. Ale jeśli chcesz otworzyć sklep albo faktorię, ubijesz potwora, masz sprawę do króla, najpierw musisz przyjść do mnie. Rozumiem. Będę pamiętał. Super. Zobaczcie, grododzierżco, ale musimy przywitać się z resztą gości. Okej, okay. Ten Erlek von Blund, czy coś tam. Nic nie mówi, what the fuck, dlaczego nic nie mówi? Chuj, dlaczego nic nie mówisz? Szmato, halo? Wow. O, Talar, go już znamy. Geralt, miałeś okazję poznać Talara? Talar? Tutaj? Dzień dobry. Chciałem przedstawić mojego pana, szlachetnego Erkyna von Blunt. Witajcie, panie. Erkyn złożył śluby milczenia i nie odpowie. Zastanawiacie się pewnie, jaki jest zatem powód jego wizyty. Rzeczywiście, zastanawiamy się. Złożył w swym życiu wiele ślubów. Przysiągł między innymi chronić rodzinę panującą. Niestety królewna Adda z jakiegoś powodu nie darzy go zbytnim poważaniem. Ślubów zaś trzeba dotrzymać, niezależnie od okoliczności. Jaka jest twoja rola? Bo zgaduję, że ślubów nie składałeś. Upoważnił mnie, bym przemawiał w jego imieniu. Ponadto służę mu radą. Oczywiście. Nie przeszkadzamy zatem. Chodź, Geralt. Talar, ten gościu zrobił podejrzany w akcie drugim. Znaczące postaci. Teraz muszę porozmawiać z Loivardenem. Uważaj, na pewno ktoś spróbuje cię wypytywać. O co? Jestem tylko wiedźminem. Nie daj się zwieść. Tutaj wszystko... Ten palec jest OP. Dobra, z kimś mogę pogadać. Pogadam z tobą. A mówiłem, że alkohol. Alkohol działa na wszystko. Co jeszcze chcesz? No kurwa, ile ty pijesz? Jak on jest twardy. Jest. Jezu, mordy. Ale się zchlałem. Coś z siebie wydusiłeś. Słamałem swoje śluby. Przysięgałem na czaple. Coś bredni. Talar wynajął mnie, żeby być inkognito na przyjęciu. No, a ty się wygadałeś. Nie rób się, proszę. Dam ci specjalny sygnet domu nocy. Dziwki. Scenę do połowy. Ej, to dziwki są, a nie. Lol, no super. Kurwa, jestem pijany już na starcie. Super. Pogadam. No nie, nie chcę z tobą gadać. Z Addą pogadam, ona mnie ciekawi w sumie. Chcę tą kartę, cholera.
chcę tą grę przejść z wszystkimi kartami. Chyba wszystkimi się nie da, bo niektórymi są wybory między jedną a drugą, ale te co mogę, wszystkie chcę mieć. Kurwa, no. Okej, okay, nieważne. Dobra, pogadam z Talarem. Chuj tam. Albo nie, czekajcie, ten Velerat, mało gadaliśmy z nim. On może być ciekawy. Ciekawy, wow. Chociaż, no. Będzie... Mów śmiało, Gera. Spokojnie, chciałem po... Żadnej polityki. Chciałem zapytać o klątwę. Ciszej do cholery. Napiłbym się jeszcze czegoś mocniejszego. No dobrze, pytaj. Czy królewna miewa dziwne sny? A skąd ja mam to wiedzieć do cholery? Już dawno nie rozmawiałem z Addą na osobności, bez towarzystwa tych nadętych dupków z zakonu. Może zauważyłeś jakieś inne podejrzane zachowania? Geralt, twoje pytania ocierają się o zdradę stanu. Velerat, nie pytam z chęci zdobycia wpływów politycznych, ani z perwersyjnej ciekawości. O ile wiem, nasza słodka królewna jest teraz zupełnie normalną dziewczyną. Normalną pod względem fizycznym, bo w główce jej się trochę poprzewracało. Jest agresywna? Nie ma stany lękowe. Agresywna? Owszem, bywa. Ale jak na rozpuszczoną pannicę, to nawet w normie. Sam nie wiem, jest taka... taka... No, jaka? Jak na mój gust. No powiedz w końcu. Brak jej solidnego rżnięcia, męskiej ręki. Fuck yeah, jestem pewien, że da się kartę zdobyć już. Jestem tego pewien. Już teraz na pewno da się zdobyć kartę z nią. Lecimy! Wiedźminie, podejdź bliżej. A ty, Devet, przynieś mi wina. Od tamtego pazia na drugim końcu sali. Wasza wysokość? Teraz, kiedy pozbyliśmy się Deweta, możemy rozmawiać swobodnie. Powiedz mi, Geralcie, jak to jest z wiedźminami? Tylko nie próbuj się zasłaniać kodeksem. O co pytasz pani? Jaki masz stosunek do polityki? Dla mnie polityka jest jak schadzka z kochankiem, zgadzasz się? Tak, rzeczywiście dostrzegam podobieństwa. Tak naprawdę to nie. Powiem ci żarcik, wiedźminie. Świetnie, uwielbiam żarciki. Hrabina mówi do hrabiego. Hrabio, może podam obiad? Bez sensu. To może, hrabio, pójdziemy na spacer? Bez sensu. No to może opowiem zagadkę? Dobra, niech będzie. Hrabio, co to jest? Ciepłe, owłosione i wchodzi do dziury. Chuj. A niebo myszka. Mysz w piździe, bez sensu. Tylko pani co, chuj nie jest owłosiony. Ja pierdolę. Ale nieważne, nieważne. Przedni żart. Wróćmy do naszych kochanków krążących po sali. Widzisz, wiedźminie, polityka jest jak schadzka. Najpierw gra wstępna, spojrzenia i rozmowy. Spójrz na te czarownice Iloy Vardena. Następnie przechodzimy do bardziej śmiałych czynów. Macanki te sprawy, rozumiesz? Trochę jak nasz szlachetny Erken i dworacy. By w końcu dać się ponieść żądzy i zrobić to mocno jak zwierzęta. Kurwa, co? Zostaje smutna codzienność, wyprane z romantyzmu, pasji, codzienne stosunki, na przykład Velerat i Devet. Przepraszam, wasza wysokość. Zachrztusiłem się. Jesteśmy dorośli, Geralcie. Oboje wiemy, że wszyscy to robią. Masz rację. Polityka i seks sprowadzają się w sumie do jednego. Do pieprzenia. Mogę zadać pytanie? Dobrze, pytaj. Jaki jest stosunek króla do spraw, o których rozmawiamy? Mam na myśli politykę. To nudne pytanie. Zgłodniałam, a na tym przyjęciu nie ma nic dobrego do jedzenia. Przepiórcze języczki już mi się przejadły, jaja i siotra też. Mam ochotę na... Wiem. Jeśli zgadniesz, na co mam ochotę i przyniesiesz mi właściwą potrawę, odpowiem na twoje pytanie. Zaraz wracam. Dobra. Kto może o tym wiedzieć? O, dobra. Velerat, chodź, dawaj.
Kurde, jak mnie on rzuca. Słucham cię, Wiedźminie. Dobra, nie będziemy pić. Nie potrzebuję na razie ciebie. Orientujesz się? To nie jest lekki i przyjemny temat. Pogadamy, jak załatwisz mi jakiś... A jednak. Dobra. Za chwilę wszystko zjedzą. Spokojnie, grododzier. Słucham cię, Wiedźmin. Dobre, ale niezbyt mocne. Co ci, kurde, przeszkadza, stary? Słucham. Wypiłeś, to nie wypiłeś. Dobra, jakiś mocny alkohol jest. Dobra, masz. Ach, od razu lepiej. Dobrze, sprawa wygląda następująco. Z trudnego dzieciństwa królewnie zostało upodobanie do krwistego, surowego mięsa. Staramy się to ukryć, rozumiesz? Żyje jeszcze sporo ludzi, którzy pamiętają... Rozumiem. Coś jeszcze? Wiem, że Talar jest wściekły, ponieważ to służbom specjalnym zleca się zdobywanie tych smakołyków. To niezwykle kosztowne. Dzięki za pomoc. Okej, okay, lecimy do tego Talara. Te Talarku, gdzie jesteś? Talar, kici, Talarku. Okej, tu nie ma Talarka. To jest Talar chyba. Znaczy nie ma podpisu nad nim. Kurze, to on. Bawisz, Wiedźminie? Wybornie. Żarcia mało, nie ma gdzie usiąść. Wszyscy się kręcą po sali, wymieniając jakieś banały. I jestem chyba tutaj jedyną osobą spoza licznych tajemnych układów. Taki nastał czas. Nowe obyczaje, nowa moda. Uważasz, że powinniśmy pokazać Nilfgaardczykowi, jakie z nas dzikusy? Że mylimy widelec z grzebieniem? Że jedyny sposób ucztowania, jaki znamy, to chlanie na umór, porykiwanie sprośnych piosenek i klepanie dziewek służebnych po tyłkach? Wybacz, ale jako anachroniczny relikt przeszłości przywiązałem się do dawnych obyczajów. Nowych nie rozumiem i nie aprobuję. A ty przestań mi mydlić oczy, Talar. Gadaj, kim jesteś i co tu robisz. Jestem patriotą. Na sercu leży mi wyłącznie dobro królestwa, a zagrożeniem dla niego mogą być układy, o których sam wspomniałeś. Nie kręć. Już powiedziałem, że jestem prostym, staromodnym wiedźminem. Mów do mnie słowami, których używał niegdyś Paser Talar. Paser Talar nie robi nic za darmo. Paser Talar jest oszustem, który wolałby zapewne, aby chłopcy z klasztornej nie dowiedzieli się o tym, że chadza na przyjęcia wyzimskiej śmietanki towarzyskiej. Niech będzie. Powiem ci, druhu. Kroi się ostra haratanina. Pardonu nikt dawać nie będzie. A pokonanych rozdziebią krucy. Mój anachroniczny kamracie, staniesz do boju o nowy ład. Lub przeciw niemu. O tradycje i zwyczaje. O ziemię, dobytek i baby nasze walczyć będziemy. Przeciw komu? Kto jest tym złym? Kto baby chce nam kraść? Zwodzić cię nie będę, boś swojak i wspólna sprawa nas łączy. Tedy szczerze powiem, nie wiem jeszcze. Wkrótce jednak się dowiem, a wtedy... Wtedy nastanie czas miecza i topora. Ulice juchą spłyną i wiedz jedno, kamracie. Nie będzie miejsca na twoją neutralność. Oh my god, znowu te... Co im się zachciała te... Nie kapuję. Po co mam wybierać na razie? O Jezu. Ach, nie. Kim tak naprawdę jesteś? Tylko nie kręć. Kamracie. Pracuję dla wywiadu Temerii. Wykonuję bezpośrednie polecenia króla. Szukam zdrajców, sprzedawczyków i obcych agentów. Jestem szpiegiem. Wysoko postawionym szpiegiem. Nie przeczę. Chcę ci zadać niedyskretne pytanie. Płazy, o które mnie pytałeś, to sprawa osobista, czy, że tak powiem, ideologiczna? Jedno i drugie. Możesz wyjaśnić? Okradli mnie i zabili mojego przyjaciela. Poza tym Salamandra jest organizacją z gruntu złą. Po pierwsze, przestępczą. A po drugie, poważnie zakłócającą równowagę, na co jako wiedźmin jestem wyczulony. Rozumiem. Dziękuję za szczerość. No okej.
Nie, to jest ostatnie. Nie mam pojęcia. Wybacz. Jestem... Nie wiem. Powiedz, kim jest i co tu robi Devet. To tylko pionek. Nie rozumiem jednak, czemu Adda toleruje jego obecność. Rozwiń temat. Jak większość zakonników cierpi na kompleks małego Fiuta. Na wszystko, czego się boi, reaguje agresją. A do tego jest Nilfgaardczykiem. Różne rzeczy można powiedzieć o naszej królewnie. Ale nie to, że jest głupia. Może królewna prowadzi własną grę? Z całą pewnością. Mogłaby jednak rozsądniej dobierać sprzymierzeńców. To nie szachy. Stawką jest życie. Boję się, że ktoś ją wykorzystuje. Okej, dobra. Co Leuwarden ma wspólnego z nadchodzącymi zmianami? Jeszcze nie wiem. Muszę umówić rycerza Erkyna na prywatną rozmowę z naszym gospodarzem. Bo jego intencje są dla mnie niejasne. Dla mnie też. Czyżby? Co masz na myśli? Wygląda na to, że twoja... przyjaciółka świetnie się dogaduje z Leuwardenem. Podobno się nie znają, a jednak mają sobie dużo do powiedzenia. Sam popatrz. Ufam, Triss. Znasz ją lepiej ode mnie, ale nie mów później, że cię nie uprzedzałem. Wracając do Leuwardena, wiem, że jest związany z jakąś ponadnarodową organizacją kupców, bankierów i innych bogaczy. Dobra. Co jeszcze chcesz mi powiedzieć, kolego? Czemu za wszelką cenę chcecie mnie wciągnąć w grę, która mnie nie dotyczy i w gruncie rzeczy mało obchodzi? Ta gra dotyczy cię bardziej niż sądzisz. Chcesz powiedzieć, że masz gdzieś konflikt zakonu i wiewiórek? Chcesz powiedzieć, że wszystko ci jedno? A twoja kochanka, Triss Merigold? To prywatna sprawa. Chcę zniszczyć Salamandrę. Oto mój cel. Salamandra ma mocodawcę. Osoby, która jest na tej sali lub o której się tutaj mówi. Siedzisz w tym wszystkim po uszy, wilku. Czy to ci się podoba, czy nie? Wybacz. Jeszcze... Dobra, jeszcze raz, Talarku. Teraz powiedz mi coś o Addzie. Nie wiesz przypadkiem, jaka jest ulubiona potrawa królewny? Przypadkiem wiem. Musimy się zajmować tymi idiotyzmami. My, ludzie do zadań specjalnych. My, ludzie z cienia. Nie rozkręcaj się. Co to za potrawa? Przynieś mi list, który znajduje się w pokoju obok, w skrzyni z godłem Temerii. Tylko dyskretnie. Ale... Wtedy się dowiesz. Dobra, super. Tylko gdzie jest pokój obok? Stąd? Z tego pokoju? To jest ten pokój tutaj? Jakaś skrzynka tu jest? Z logiem Temerii, okej. Logiem. Tu nie ma żadnej skrzynki. Ej, chyba że w... O, skrzynia. W tym pokoju. A najgorsze są w tym wszystkim te cioty w dupę hendożone. Cioty w dupę hendożone. What the fuck? Jest tu... Nie widzę żadnego Temerii loga czy czegoś takiego. Flagi, cokolwiek. Wezmę mocny alkohol, to się zawsze przydaje. Więcej mocnego alkoholu. O kurwa. O Jezu, a zjebałem. Co? Szukałem wychodka. W skrzyni? Dobra, no to... O! Genialne. Punkt dla ciebie. Prawda jest taka, że szukam lepszych trunków. Nie będę pić tego cienkusza. O, wino rzeczywiście jest rozwodnione. Znalazłem tu niezłą gorzałkę. Chcesz trochę? O, oczywiście. No jest. Mam go w garści. Jeszcze? Ile ty, stary, pijesz? Najebałem się. Ale jaja. Toż wstawaj, nie udawaj, kurde.
Cholera, ja tam żadnego save'a nie zrobiłem u góry, oby się nic nie zjebało. Dobra, ale już nie jestem pijany przynajmniej. Super, przyjemny z pożytecznym. Mam ten papier, który miałem dać Talarowi. Gdzie jest Talar teraz? Talarku, Talarku, gdzie jesteś? Ekran też się cały czas trochę pierdzieli, ale jest okej już. Jak poszło? Masz dla mnie list, o który prosiłem? Tak. Bez problemów. Oto list. Nadajesz się na agenta, Geralt? No dobra, do niczego się nie nadajesz. Szpieg z ciebie jak z koziej życi. Do rzeczy. Co takiego szczególnego jada jej wysokość? Kato Blefasy. Co? Widzisz, jakiś czas temu przybył do Wyzimy pewien pomyleniec. Swoją drogą do który twierdził, że nie ma lepszej potrawy nad właściwie przyrządzone mięso z Kato Blefasa. Kurwa jest. Bynajmniej. Od tamtej pory moi ludzie potajemnie jeżdżą po świecie i polują na Kato Blefasy. Nie zdajesz sobie sprawy, ile to kosztuje. Ale po chuj to akurat. What the fuck? Jak przyrządzić to mięso? To już działka grododzierżcy. Ja potajemnie sprowadzam Kato Blefasy, na gotowaniu się nie znam. Jezu, muszę łazić teraz do niego. Super. Słucham cię, Wiedźminie. Bywaj. Z nim miałem gadać? Serio? Dziennik. No dobra, jeszcze raz. Mam pytanie, kiedy wraca król? Haha, dla wszystkich mam jedno. Mam nadzieję. Słucham cię, Wiedźminie. Dobra, masz napis się czegoś. Z tym zasłucił. Od razu lepiej. Rozumiem. Wiem, że Talar jest wściekły, ponieważ to służba... Dzięki za pomoc. Rozumiem. Wiem. Dzięki za... To co ci kurde chodzi? Geralt? Nie be... Nie ty... To ważny tryb. O co chodzi? Myślę, że mógłbym się czegoś dowiedzieć od Addy. Tak? Ta rozpuszczona mała... nieważne. Chcę dostać jakieś Kato Blefasy. Najlepiej krwiste. Żartujesz? Nie. Tris, proszę. Może jakaś mała iluzja? Rzucanie zaklęć na przyjęciu jest bardzo dużym nietaktem. Odwrócę od ciebie uwagę. Wiesz co? Już lepiej poradzę sobie sama. Dobra. Od razu zróbmy do save'a. Genialnie. Zagadajmy do Talara. Geralt. Nic. Chciałem tylko zagadać. Cholera. Udało się. Dziękuję, Tri. Przy okazji, wiesz, że iluzję orgazmu też mogłabym wyczarować? Co? Wolę tradycyjne metody. Wrócę, jak załatwię sprawę z Addą. Super. Masz dla mnie coś dobrego? Oto tatar z Kato Blefasa. Krwisty. Z odrobiną pieprzu. I surowym żółtkiem. Wiesz, jak sprawić przyjemność kobiecie? Sprawiać przyjemność waszej wysokości to zaszczyt. Postanowiłam udzielić ci prywatnej audiencji. Przyjdź do Alkierza za 5 minut. Pamiętaj, będziemy politykować, a polityka jest jak schadzka. Okej, no dobra. O Jezu, gdzie ty biegniesz? Ale Gerard, gdzie ty, kurde? Ty z Grywusie. Dobra, i tu muszę znowu zapisać. Bo ja mogę spieprzyć dialogi z nią teraz. W razie czego, chociaż chyba już nie, ale... Szkoda gadać. Nie bądź taki niecierpliwy. Nie. Nie bądź taki niecierpliwy. Czekam, już? Wreszcie jesteś. Bierzmy się do polityki, tylko cicho. Nikt nie może usłyszeć. Wasza wysokość obiecała... Na co czekasz? Rozbieraj się. Wasza wysokość, ale... Pamiętam, Wiedźminie, odpowiem w swoim... Twoje... No myślę.
Jej! Kolejna karta będzie. Oh yeah. Dobra. Geralt, rozmawiałam o tobie. Interesuję. Sądzę, że powinieneś go wysłuchać. Co takiego ciekawego ma mi do powiedzenia? Nie drwij. Złożę ci propozycję. Uważam, że powinieneś ją przyjąć. Nie traktujecie mnie instrumentalnie? Ach, ty i te twoje instrumenty. Bywaj. Dobra. Tutaj zakończę odcinek. Serdecznie dziękuję za obejrzenie. Zapraszam do kolejnego odcinka. Zagrajmy Wiedźmina. Jeszcze raz dzięki. No i cześć. Siemanko.